Nasze dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić problemowi religii wobec pandemii koronawirusa, a raczej różnym reakcjom instytucji kościelnej, ale też poszczególnych przedstawicieli tych instytucji wobec wydarzenia, które na kilka miesięcy sparaliżowało praktycznie nasze funkcjonowanie. I oczywiście można się zastanawiać, jak nauka na to zareagowała, jak politycy, jak media. I na ten temat można bardzo dużo materiału już w sieci znaleźć. Natomiast wydaje mi się, że na temat postaw, całego spektrum różnych postaw wobec pandemii nie ma zbyt dużo. Dlatego chciałbym w takim syntetycznym ujęciu pokazać różne możliwe reakcje, którym się przyglądam, raz z rozbawieniem, zdziwieniem, w innym no, znowu przypadku z ogromnym szacunkiem i podziwem. No i przede wszystkim wiele się uczę, przyglądając się temu, również wiele na temat samej religii, a nie tylko pandemii. Te refleksje podzieliłem sobie na trzy części. Najpierw w kilku słowach chciałbym podsumować to, jak widzę reakcję Kościoła, głównie katolickiego, w Polsce. W drugim punkcie kilka słów chciałbym poświęcić papieżowi Franciszkowi, bo wydaje mi się, że jego reakcja jest tak szczególna, że warto ją tutaj przywołać. No i w trzecim punkcie, bardzo oczywiście skrótowo, chciałbym przedstawić kilka zachowań, które do mnie docierają z obu Ameryk, ze Stanów Zjednoczonych i z Ameryki Południowej. No więc jak to wygląda sprawa w Kościele Polskim? Muszę powiedzieć, że na początku, czyli gdzieś tak w połowie marca, bardzo dużo biskupów, teologów wypowiadało się na temat koronawirusa, na temat pandemii i na temat coraz ostrzejszych norm, jakie wprowadzało państwo poprzez rozporządzenia, czy to ministra zdrowia, czy premiera. I wielu księży, nawet biskupów, uważało za stosowne, żeby się do tego ustosunkować. Wymienię dwóch takich najbardziej chyba barwnych ludzi, którzy zasłynęli właśnie taką interpretacją osobliwą. Otóż najpierw arcybiskup Dzięga ze Szczecina w takim liście wystosowanym do wiernych stwierdził, że woda święcona ma tyle właściwości uświęcających, że tylko diabeł się boi wody święconej, więc wierni powinni spokojnie sięgać do wody święconej, żegnać się nią, bo ona odpędza wszelkie zło. To wzbudziło cały szereg polemicznych komentarzy, również w prasie katolickiej, ale nie zauważyłem, żeby ten hierarcha się ze swoich zdumiewających i groteskowych stwierdzeń wycofał. Drugim człowiekiem, który wzbudził medialne zainteresowanie i rozbawienie, jest taki teolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o nazwiskiem Guz, który twierdził, że dłonie kapłana dzięki święceniom w żaden sposób nie mogą przekazywać
żadnych zarazków, a już absolutnie nie do pomyślenia, żeby komunikant według katolickich przeświadczeń ciało Chrystusa, żeby tam można było obawiać się koronawirusa. Co więcej, ten profesor, ksiądz był przekonany, że jeśli ktoś wprowadza jakieś ograniczenia do kościoła, jeśli chodzi o liczbę uczestniczących, no to jest przeciwnikiem kościoła, walczy z kościołem. Można powiedzieć, że do tej trójki, do tej dwójki dołączył trzeci ksiądz, nieoceniony ksiądz Rydzyk, który oczywiście podsumował to wszystko w sposób bardzo syntetyczny, mówiąc, że tak, nikt nie może nam narzucać niczego, ludzie powinni mieć prawo, żeby chodzić do kościoła, że wszyscy, którzy to ograniczają, to są na pewno inspirowani przez jakąś ideologię wrogą kościołowi. Można oczywiście do tego się odnosić sceptycznie i słusznie, niemniej jednak warto o tym pamiętać, że w Polsce, w polskim kościele katolickim ciągle jeszcze przeważa takie antyintelektualne, antynaukowe podejście do problemów, również tak zagrażających życiu i zdrowiu ludzi. I myślę, że jedyną odpowiedzią może być po prostu niesłuchanie takich ludzi, pomijanie tych szkodliwych wypowiedzi. W pewnym kontraście do tych przywołanych wypowiedzi i zachowań niewątpliwie pojawia się postać głowy Kościoła katolickiego papieża Franciszka, który od początku bardzo rygorystycznie przestrzegał norm i obostrzeń narzuconych przez państwo włoskie i zachęcał również wiernych, biskupów, księży, żeby bardzo ściśle przestrzegać tych norm, żeby unikać możliwości nawet zagrożenia życia czy zdrowia swoich bliźnich i zachęcał do tego, żeby poświęcić ten czas na odkrywanie duchowości, jakiejś pogłębionej religijności, a nie koncentrować się tylko na tych zewnętrznych brakach wynikających właśnie z pandemii. Muszę powiedzieć, że we Włoszech, mimo że jak do tej pory jest to chyba najbardziej doświadczony przez pandemię kraj, takich postaw pełnych rozsądku, ale też zatroskania o sąsiadów, o osoby w starszym wieku zagrożonych było znacznie więcej. Więc to jest dla mnie takie potwierdzenie, że nie można łączyć nieodpowiedzialnych czy nawet groteskowych zachowań z samą religią, ale trzeba w tym widzieć właśnie zachowania ludzi poszczególnych, którzy na własną odpowiedzialność czasem zachowują się tak, a nie inaczej. No i jako ostatni przykład chcę przywołać Stany Zjednoczone i Amerykę Południową, bo z racji również moich zainteresowań naukowych i dydaktycznych śledzę po prostu, co się w tych krajach dzieje, również na styku religii i polityki i kultury. I muszę powiedzieć, że właśnie na obu tych kontynentach dostrzegłem ogromną odpowiedzialność. Co więcej, zwłaszcza z Ameryki Południowej doszły do mnie już książkowe wręcz publikacje, pisane zarówno przez księży, jak i przez ludzi odległych od kościoła, w których widać taką potrzebę nowego przemyślenia kondycji ludzkiej, to co filozofowie nazywają condition humaine, właśnie kim my jesteśmy. I widać, że dla wielu ludzi właśnie ta nowa sytuacja ograniczonych kontaktów międzyludzkich prowokuje takie twórcze koncepcje
o czym już zresztą mówiliśmy, jakby o nowej religijności przy innej okazji, ale tutaj chcę powiedzieć, że również w Kościele katolickim istnieją takie twórcze reakcje na to, co się dzieje. Więc podsumowując, można powiedzieć, że koronawirus, pandemia odsłania jakby potencjał i negatywny w wypadku właśnie tych wypowiedzi nieodpowiedzialnych i szkodliwych, ale również i potencjał pozytywny. To znaczy, że ten sam wymiar naszego życia może być przez sytuację zagrożenia lepiej przeżywany, bardziej kreatywnie, albo właśnie gorzej. Także wszystko zależy w ostatecznym rozrachunku od indywidualnej decyzji. Ja osobiście zawsze zachęcam do wsłuchiwania się w głos ekspertów, znawców przedmiotu i bardzo sceptycznie odnoszę się do wszelkich hochsztaplerów, którzy wykorzystują czasem lęki ludzkie po to, żeby te lęki pogłębiać zamiast je łagodzić.